dobry gawałek, chcę coś opowiedzieć o elektromobilności. W momencie, kiedy śpieszymy, zbieramy energię, a w momencie, kiedy hamujemy, odzyskujemy energię w ramach tak zwanej rekuperacji. Nie mamy tych tysięcy ruchomych części, nie mamy sprzęgła, nie mamy zaawansowanej skrzyni biegłych. Nie mamy przede wszystkim silnika spalinowego, który sam w sobie ma pewnie około 1000 części ruchomych. Natomiast jeżeli chodzi o sam układ jazdy, to tutaj będzie kilkanaście ruchomych części. Stąd też te samochody są znacznie tańsze w eksploatacji. Tutaj nie ma żadnego płynu, nie ma olejów, nie ma sprzęgła, tak, nie ma układów wydechowych. Dzięki temu eksploatacja tego samochodu jest znacznie niższa i tutaj spalanie w tym samochodzie jest na poziomie około 18 kWh na 100 km. Więc koszt przejechania 100 km jest kilkunastokrotnie niższy niż paliwo dla konwencjonalnych samochodów. Problemem elektromobilności niewątpliwie tutaj w naszym rejonie świata, bo na zachodzie Europy czy w Azji tych ładowarek jest już naprawdę sporo, jest infrastruktura i fajnie, że firma Greenway buduje infrastrukturę na bazie takich szybkich ładowarek ponad 50 kW, gdzie możemy znacznie szybciej naładować swój samochód niż w domu. Dzień dobry, witam. Damian Gedzialski, Greenway Infrastructure Poland. Krzysiek Gawałek, realizuje projekt GreenGo. To co, pewnie jesteś wyczerpany, jeżeli chodzi o baterie. Tak, jestem wyczerpany, jeżeli chodzi o baterie i chętnie by się naładował na waszej stacji. Powiem może parę słów o tej naszej stacji. W zasadzie mamy wszystkie standardy ładowania, które są w użyciu na rynku europejskim. Mamy typ drugi, mamy również CHAdeMO oraz CCS, zwane Combo. Krzysiek, a przy okazji miło mi Cię powitać w naszej sieci. Przekazuję Ci kartę dostępową do naszych ładowarek, dzięki której będziesz mógł rozpocząć proces ładowania.